Cześć, witam Was serdecznie na kanale Mazurka Planner. Dzisiaj jest poniedziałek. Ja szykuję się do pracy, co widać z boku. Fartuszek już wyprasowany na nowy tydzień. No i zaraz będę się zbierać. Jeszcze akurat mam piżamkę świąteczną. Klimat świąteczny mam nadzieję, że jeszcze trochę z nami pozostanie. No i piżamki świąteczne, choineczka i inne osoby będą nam umilać jeszcze parę chwil, bo niedługo i tak trzeba będzie niestety te rzeczy sprzątać. No i przechowywać na następny rok. Pogoda jest znowu średnia, jest bardzo mgliście. O, nie wiem, czy tutaj, o, za krotonika, wyjrzymy, wyjrzymy, wyjrzymy. Czy coś bliżej? O, proszę bardzo. No i kolejny dzień, znowu mgliście, pochmurno, no i szaro. Nie wiem jak Wy, ale mi naprawdę bardzo brakuje już słońca, no i kolorów, no chociaż troszkę, żeby poświeciło. A tutaj od świąt Bożego Narodzenia praktycznie ciągle jest pochmurno. No i ciągle mgły, taki jakby smog wieczorem się tworzy, a w ogóle jak idzie się na pierwszą zmianę i wychodzi dosyć późno, no to praktycznie widzi się tylko noc. Jeszcze chciałam Wam pokazać dwie rzeczy, które też dostałam z okazji urodzin i z okazji świąt. Zapomniałam ostatnio tego pokazać, a są to bardzo fajne rzeczy. No i zaraz Wam pokażę. Ta-da! I proszę bardzo, jaki ładny króliczek. Króliczek zimowy w atmosferze takich choineczek. No i do tego bardzo mięciutki taki materiał pluszowy. I jest to taka bluza, koszula nocna. O, proszę bardzo. Dosyć taka długa. Do spania. Bardzo fajna. O, proszę bardzo. O, happy holidays. Enjoy winter. O, proszę. Bardzo mięciutki króliczek. Bardzo fajne są te króliczki. No i jeszcze drugą rzecz, którą wcześniej dostałam. Tak, jedną dostałam z okazji świąt, a drugą dostałam jeszcze z okazji innej, wcześniejszej. No i są to takie dwie rzeczy. Teraz na święta dostałam taką torebeczkę Himawari. O, jak rozpakowywałam ten prezent, no wszystkich zdziwiło. Jejku, co to jest? Takie maleństwo po prostu. A to jest taka torebeczka właśnie na telefon, na aparat. Tutaj ma ona wodoodporny materiał. Są jeszcze różne takie wzory, bardziej łaciate na przykład, dwukolorowe. Przód jest na przykład w innym kolorze, a tu jest w innym kolorze. Ma takie fajne sprzączki. O, poczekajcie jeszcze chwilkę. Zaraz tutaj rozepniemy ten, o, w środku. No, jest malutka, ma jeszcze taki pasek. Tutaj ten pasek się doczepia. O, proszę bardzo. O. No i tworzy się taka ładna saszetka. No, trzeba ją troszkę wypchać, żeby się ułożyła. A tutaj mamy jeszcze wcześniejszy prezent. Potem była właśnie dokupiona ta torebeczka. I jest to taki plecak Himawari w takim retro stylu. O, proszę bardzo. Ma bardzo ładne sprzączki. Też taki retro. Też bordo z granatem. Tutaj dwie łapki, które się zapinają. O, tutaj się właśnie je ściska. Tył też jest bardzo fajny, taki troszkę uszczelniony. O, dzwonki nam, choinki dzwonią. O, tak się właśnie prezentuje. A w środku zaraz Wam pokażę. Proszę bardzo, i to jest środeczek. I tutaj ma bardzo dużo kieszonek, zapinane, mniejsze, większe schowki. Ten plecak ogólnie jest taki przeznaczony troszkę na laptopa. To właśnie taką serię sobie wypuścili, ale no, mi będzie służył ogólnie na wycieczki. Mam nadzieję, że
jakoś w tym roku uda się gdzieś pojechać. I proszę bardzo, tak oto wygląda mój komplecik. No bardzo jestem z niego zadowolona. Fajny taki styl, trochę sportowy, trochę retro. Naprawdę mi się podoba. O, proszę bardzo. I oto plecaczki i bluzeczka. A ja? A, jeszcze! I proszę bardzo. I tak się prezentuje jeszcze mój zegareczek. Jest 11:10, więc ja muszę szybko się zbierać, bo na 12 do pracy. A, proszę bardzo. Ładna bransoleteczka. Paweł tutaj już mi ją skrócił. A, i tutaj płaski ekran już ustawiony, jak widzicie, 4 stycznia. Poniedziałek, 11:11, bardzo ładnie się tutaj prezentuje. A ja lecę. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie spokojny dzień, bezproblemowy, będą dobre takie merytorycznie recepty i nie będzie zbytnio problemów. Więc ja na razie Was żegnam, macham Wam serdecznie, no a ja się muszę szybko przybierać i zmykam do pracy. Pa, pa! I do zobaczenia. Jeżeli macie ochotę, subskrybujcie mój kanał Mazurka Planner. Do zobaczenia.